Dobra, zaczynasz. Czemu nie? Witajcie, tu Osti z Kości. I Tomy. Dziś mamy dla was prawie top 10 gier o tematyce wyścigów. Niektóre będą takie właśnie, no dosłownie wyścigami. Wyśmiekarza będzie po trochu wyścigiem. Zresztą ja tam zobaczycie. Zobaczycie sami. Nie przedłużamy, Tomek, jedziesz. Dobra. Na wyścigach trzeba się śpieszyć. Koło wyścigowa, tutaj nawet... Same pudełko jest wyścigowe. Bolidy od dwóch pionków, czyli portalu. Gra, w której ścigamy się z wyścigówkami, bolidami tytułowymi, gdzie mamy takie wypasione wyścigówki, które właśnie przesuwamy po takiej wielgasnej planszy. To się część to jest start, wyścigu i meta. I oczywiście plansza jest dwustronna. Można sobie jeszcze dokupić dodatek, gdzie macie kolejną planszę i inne tory. Tak, przede wszystkim wyścigówka. Na początku gry kupujemy sobie bolidy. Mamy 6 bolidów, tak? Mamy oto takie karty wyścigu, gdzie sobie wpisujemy cenę naszego bolidu. Czekaj, ty pokazujesz karty. Karty to, tak wyglądają, to bo to jest nasza mega wypasiona. Zalaminowaliśmy sobie i możemy sobie pisać takimi pisaczkami fajnymi. A dlaczego zalaminowaliśmy? Bo gra jest szybko się skończyło. To właśnie już jest w dodatku. Nasz ten. I tak, przede wszystkim no w pierwszej jakby rundzie części gry kupujemy po kolei bolidy. Wpisujemy sobie ich koszt. A ten koszt później będziemy odejmować od uzyskanego wyniku. Tekst. Na planszy mamy takie fajne, czy żółte linie. Tak, mam tutaj. O. Taki fajny żółt. Tak, tutaj takie żółte linie są trzy. Chyba, że jesteście daltonistami, to takie fajne szale. Dobra, za każdym razem, kiedy nasz jakikolwiek bolid przekroczy tą żółtą linię, obstawiamy według nas, który bolid jakie miejsce zajmie. Jeśli ten bolid, który obstawiliśmy, zajął pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dostajemy na koniec gry punkty w milionach tutaj dolarów, ile on zdobył. Na końcu podliczamy punkty, za które miejsce nam zajął nasz bolid. Wpisujemy tutaj właśnie w równaniu i osoba, która ma najwięcej milionów na koniec gry, dostaje punkty. Dodatkowo wygrywa grę. O, nie dostaje punktu, tylko wygrywa grę. A przede wszystkim, tu jest fajne w tej grze i dosyć bardzo proste poruszanie się, bo mamy właśnie takie karty, w których mamy kolory i wartości. I od takiej od góry do dołu, takimi właśnie bolidami musimy się poruszyć. Nawet jeśli nie są nasze, musimy się nimi poruszyć. Tak jest. Ale tu możemy się blokować, także tak. To nie jest tak, że zawsze wypchniemy przeciwnika, bo możemy tak zakombinować ruch, tak, że możemy na przykład jednym kolorem zablokować inny. Tutaj właśnie takie zwężenia. Zwężenia, jeśli mieści tylko jeden bolid, jeśli ktoś, który zablokuje, ktoś odjedzie, to bardzo, bardzo fajna, pełna zwrotów akcji. GTA. Tak, mamy też karty ze zdolnościami dla kierowców. No fajne jest to, że da się ją tak naprawdę dopasować, bo możemy grać na tych pełnych właśnie zasadach z tymi wszystkimi kartami zdolności, ale możemy tak też tak naprawdę uprościć ją dla dzieciaków. Tak, czasami dla dzieciaków w ogóle nie wspominamy o licytacji, znaczy o obstawianiu i tak dalej. Po prostu dzieciaki sobie wybierają. Grają na wyścigi. Tak, wybierają bolid i jadą do mety. Tak, także grę dopasujecie i do właśnie dziecka, i do dorosłego. A sam motyw licytacji i właśnie to, czy kogo nam się opłaca wypchnąć, bo to, że kupiliśmy boli, to, że jedziemy, to nic nie znaczy, bo możemy specjalnie właśnie blokować tak, żeby wypchnąć konkretnego przeciwnika do przodu, bo to właśnie na niego żeśmy postawili sporo sumy. Zamiast się strategią jest to, że kupić najtaniej bolid, mieć go po prostu, mieć, a obstawiać innych i... Dokładnie. Te inne faworyzować. Gierka do 6 osób, wyszły już do tego dodatki, no rewelacja w każdym razie. Tak, to już jest nasz drugi egzemplarz. Po pierwszy był tak użytkowany, że musieliśmy go wymienić. Żeby się zajechał, tak jest. No Gierka zresztą praktycznie zawsze z nami na wydarzeniach wszelakich. Dobra, tak jesteśmy przy takich poważnych wyścigach, to tu nawet jeszcze poważniejszy wyścig wam pokażę. Rallyman GT, wydawnictwa Czacha Games. No to już jest... No to już jest po prostu wyścig pełną gębą. W ogóle wypasiona okładka, strasznie mi się podoba. Okładka mogła być takim plakatem na ścianie. No nie. W grze poruszamy się takimi wypasionymi... Może je tu położę na karcie, będzie widać. Plastikowymi właśnie. Plastikowymi samochodzikami. Każdy w ogóle ma swój kształt. O, tu je tak ładnie wam zaprezentuję. Patrzcie.
Nie wiem, czy widzicie. Ładnie, ładnie. Dajcie znać, czy widzicie. O! W każdym razie ten nawet już poleciał. Co, nie widzieli? O. Takie fajne plastikowe samochodziki. Każdy w innym kształcie. Będziemy się nimi ścigać po modułowej planszy. No, tak jak Tomek pokazuje, właśnie składającej się z heksików. Tak, i możemy stworzyć ją sami, albo skorzystać tak z instrukcji, i tam mamy gotowe tory już. Jeśli kupiliście jakąś wypas wersję, to możecie nawet mieć takie fajne bajery, jak jakieś mostki, różne rzeczy. A w wielkim skrócie, gra pełna strategii, taktyki. Wszystko dzieje się za pomocą kostek. Mamy kostki do hamowania, utrzymywania prędkości i co najważniejsze, czarne, z różnymi wartościami, do zmiany biegów. Będziemy musieli właśnie tymi biegami odpowiednio manewrować, odpowiednio rozpędzać się i hamować. No bo z odpowiednią prędkością musimy wejść w różne zakręty. Mamy zakręty łagodniejsze, mamy zakręty trudniejsze. W każdym razie mamy je oznaczone takimi wartościami, tak jak na przykład tu dwójką. I musimy w odpowiedniej prędkości, na odpowiedniej prędkości na nie wjechać. Musimy też uważać na takie tu niefajne wykrzykniki, bo wszystko to może poskutkować utratą kontroli nad naszym samochodem. A co za tym idzie, możemy wypaść z toru, obrócić się o 180, no w każdym razie stracić dużo czasu. Ale też sami decydujemy, czy chcemy jechać bardziej brawurowo, czy bardziej ostrożnie. Jeśli jedziemy brawurowo, to dostajemy takie fajne znaczniki błyskawic, które znowu już będą nam służyły jedząc przez folikę, będą nam służyły do tego, aby gdzieś tam trochę zamortyzować te nasze błędy, czy te momenty, gdzie trochę żeśmy z tą prędkością przegięli. Gra strasznie rozbudowana, możecie naprawdę rozbudować gierkę o opony, warunki atmosferyczne, no całkiem sporo. Możemy podobnie jak może w bolidach zrobić właśnie podstawową jakąś wersję sobie, tyle, że po prostu rzucać tymi kostkami i jeździć, a możemy rozbudować gierkę do naprawdę konkretnego kombinowania. No gra bardzo popularna, zresztą już wychodzi Rallyman Dirt. Niedługo do samej tej gry macie wiele dodatków, tak, warto się sobie zobaczyć, bo ostatnio Czacha robił w ogóle fajną promkę, tak, na Rallymana, także... Też dodatek jest mistrzostwa, gdzie możemy taki cały typ mistrzowski sobie przeprowadzić. Dodatkowo na stronie wydawnictwa, te Holy Grail, macie też dostępne jakieś takie wyzwania co miesięczne, czy nigdy nie byłem tam, ale... Nigdy nie byłem tam, nigdy nie byłem w internetach. No, w każdym razie, jeśli szukacie ciut poważniejszego i takiego naprawdę wyścigowego tytułu, no to Rallyman GT to jest to, czego właśnie szukacie. Tak jest. Zostajemy przy takich typowo wyścigowych gierkach. O. Wielką pętlę. Wypas. Jest to także rewelacyjna gra wyścigowa, w której właśnie, o, tutaj mamy na przykład info z dodatku. Tworzymy sobie takie plansze. Taki tor w wyścigu. Tutaj każdy z graczy dostaje taką planszetkę swoją, gdzie odkłada swoje zużyte karty i wszystko właśnie poruszamy się świetnymi, czujemy się z boczku już ułożone z boczku rowerkami, rowerzystami, kolarzami. Tak, kolarzami mamy takiego tutaj szybkiego kolesia i takiego jakby ubezpieczającego go. Mhm. To jest sprinter i ruler. Roller. Gorszku. Tak. Trasę wyścigu możemy sobie stworzyć samodzielnie, tak jak w przypadku właśnie i Rallymana, ale też możemy właśnie skorzystać z tras, które są w instrukcji. Mamy tutaj dostępu 4 rowerzystów. Wyszedł dodatek, gdzie możemy grać, tak, drużynę, dodatek, gdzie możemy grać peleton. Mamy 2 kolejnych graczy. A wszystko polega na tym, że dostajemy sobie karty. Będziemy później wybierać z pięciu kart i będziemy jednego obstawiać i drugiego obstawiać. I tak kartą zagramy, o tyle on pól się przesunie. W momencie, kiedy będzie on na prowadzeniu, nie będzie nikogo przed nim, dostanie zmęczenie, czyli taką kartę zmęczenia, którą także dokładamy do swojej talii.
Tak, no bo jeśli nam się skończą właśnie te karty, to później musimy jechać tylko na zmęczeniach, a zmęczenia mają wartość 2. Najwyższa karta to 9, dlatego możemy się przesunąć się o 9 pól do przodu, ale to może właśnie nas wyprowadzić na prowadzenie i dzięki temu możemy właśnie dostać te zmęczenia. Tak, możemy... to... tak, no mów, No właśnie chciałem o tym zmęczeniu, że kurczę, według mnie to jest świetnie odzorowane właśnie prawdziwy wyścig kolarski, gdzie trzeba się trzymać tego peletonu, jeden za drugim jedzie, wymieniamy się tymi graczami, bo chodzi o to właśnie zmęczenie. No to jest po prostu świetnie wymyślone, że właśnie jedziemy za kimś, wykorzystujemy ten jego pęd, my tego zmęczenia nie dostajemy, a w ostatniej chwili będziemy w stanie gdzieś tam się odbić i pojechać do przodu. Tak, mamy też wzniesienia, mamy zjazdy z górki, tak, gdzie możemy określoną wartość karty zagrywać, na przykład z górki jak jedziemy, to każda karta jest minimum 5, że jak zagramy 2, to jedziemy o 5 pól, a pod górkę właśnie z drugą stronę, jak zagramy 9, to jedziemy tylko o 5. Tak. Tomek mówi o dużym peletonie, gdzie możemy startować, ale mamy też dodatek właśnie, czy ma instrukcję meteo, gdzie warunki atmosferyczne nam dochodzą. To warunki atmosferyczne, czyli mamy jeszcze jakieś tam dodatkowe zmienne. Naprawdę gra. No gra jest rewelacja. Dla mnie jest świetną pozycją. Tak. Dobrze rusza polska edycja. No naprawdę, czy fajnie ten wyścig, do tego jest prosta, bo tak naprawdę tak. Decydujemy, zagrywamy tymi kartami, patrzymy, gdzie ci nasi kolarze się znajdują i próbujemy przez tą optymalną trasę sobie. Tak, przez pandemię taktykę. Chyba przeminął peleton, nie? Trochę tak, trochę też mi się wydaje, bo żeśmy robili, pamiętam w zeszłym roku na FanFestie taki duży turniej, Tomek nawet drzewka kupił modelarskie, także mieliśmy świetnie wystawiony ten... Mamy specjalny obrus pod tą obrus gierkę. Do tego zrobiony, tak. Tak, ale właśnie zabrakło informacji, że ta gra już jest dostępna, można kupić, a widziałem, że można ją już dostać. No niestety... Pandemia trochę pokonała tą peleton. No to co, no to trzeba na nowo rozbudzić w ludziach ale szaleństwo wyścigowych gierek. Cyklowe. Mi się ta chyba najbardziej podoba. No. Jest prosta. Naprawdę, naprawdę tak. Emocje pod koniec właśnie tego wyścigu są niesamowite. Tak. Dobra. To co? Bo tu miało być szybko, a tu już widzę nas w zegarze 12 minut. Jedziemy dalej. Królewski wyścig to taki prawie Rallyman GT. Też mamy modową planszę. Też mamy kostki, którymi się ruszamy. Klimat inny. Tylko klimat inny. Bo tu ścigamy się naszymi grupami, naszymi drużynami, gdzie możemy mieć takie wesołe jakieś gobliny. Jakie zwierzęta leśne. Tak, ludzi lasu, liski, rycerzy i jakieś czarodziei. Baba Jogi. Gierka wydana przez Muduko. Mega prosta, mega szybka, a jest sporo kombinowania. Wszystko to toczy się za pomocą czterech kości, którymi rzucamy. Na polu, które sobie... Znaczy na trasie, którą sobie składamy z takich płytek, mamy podzielone sekcje. Na jednej może się maksymalnie czterech zawodników znaleźć. Mamy też takie sadzawki z wodą, do których możemy się wrzucać, do których możemy właśnie przeskakiwać dzięki właśnie takiej kropelce, czyli jednym zdolnością. Mamy kotwiczkę, którą możemy przyciągnąć się do najbliższego gracza. Mamy uśpienie, możemy uśpić przeciwników, czy siebie rozbudzić. No jest tu naprawdę sporo kombinacji. I wydaje się na początku, że to taka prosta, błaha gierka, ale naprawdę jeśli każdy kuma czacze, to jest tu naprawdę ostra rywalizacja. Ostry wyścig, strasznie dużo kombinowania, no bo musimy przewidzieć to, że na jednym polu może być maksymalnie 4 zawodników, co może nam pomóc, bo możemy przeskoczyć coś dalej. Jeśli bierzemy akcję po prostu biegu, no to zbieramy z pola ile chcemy zawodników. Jeśli weźmiemy 4, no to znaczy, że aż do 4 pola dojdziemy, no bo na każdym polu musimy zostawić po jednym. Jeśli gdzieś tam się trafiło zapchane, no to nawet dalej dojdziemy. Jeśli jest woda, no to możemy kogoś tam do tej wody wrzucić. Mało tego, mamy jeszcze monetki, które też możemy sobie wykradać, które są dodatkowymi punktami. No a jak już zakończy się wyścig, bo dobiegniemy do tej mety, określona liczba graczy się tam znajdzie, no to jeszcze w zależności gdzie staliśmy na planszy, to też jeszcze dodatkowe punkty dostaniemy. No bardzo, bardzo fajna gierka. To tak jak przy tamtych pozostałych trzech tytułach, poza blokowaniem,
to sobie nie przeszkadzaliśmy. A tutaj przeszkadzamy sobie tak, tu jest przede wszystkim. Strasznie duża interakcja i to jest naprawdę... Trzeba się walczyć z tymi przeciwnikami. Tak, na wielki plus. A dwa, że oryginalnie wydawnictwo Ankama, które no ja osobiście uwielbiam, zawsze mają naprawdę fajne gierki. No i tu właśnie... Ankamę bierzemy w ciemno. Bierzemy w ciemno. Także jak dowiedzieliśmy się, że tylko Mudokowy da królewski wyścig, no to w niebo wzięci, bo oczywiście swoją wersję już mieliśmy. A teraz już wiemy, że każdy z was może iść do sklepu, kupić sobie i pograć sobie w naprawdę rewelacyjną gierkę. Tak. Kolejną gierkę, no bo to też będzie Muduko. No to jedziemy Muduko. Pod prąd. Tutaj wyścig jest także. Także jest modułowa plansza, którą tworzymy właśnie z takich fajnych kafelków. Właściwie rzeka, nie? Tak. Kafelków rzeki. Zaczynamy od morza. Po górę rzeki. Jesteśmy łososiami, które symbolizują właśnie takie, takie fajne żetoniki drewniane. Mówię to pewnie. Tak, żetoniki. I tak, tworzymy naszą rzekę i mówię, naszym celem jest przeskoczenie tymi właśnie łososiami, poruszenie się w górę rzeki na igrzysko. Igrzyska olimpijskie. I jakby przeżyć nasz gatunek tutaj. I tak, gra polega na tym właśnie, że będziemy przeskakiwać dane pola. Niektóre pola musimy przeskoczyć, na niektóre możemy wpłynąć, na niektóre nie możemy wpłynąć. Niektóre są właśnie takimi przeszkadzajkami, które przez takie coś musimy wyskoczyć, co nam zabiera dodatkowe ruchy. Musimy nie tyle ześcigać się z przeciwnikami, to także z rzeką, ponieważ rzeka, im dalej będziemy posuwać się do przodu z biegiem rund, tym właśnie ta rzeka będzie się jakby kurczyć, no, czy tam płynąć, tak fajnie płynąć do przodu, gdzie będziemy zabierać te tylne kafelki, a dokładać do przodu kafelki. No tak, więc może się okazać, że nasz łosoś nie miał po prostu siły walczyć z prądem rzeki, no i niestety z tylnymi kafelkami odpadł. Tak, niekiedy właśnie musimy poświęcić jakiegoś naszego łososia, żeby pozostałe miały szansę dopłynąć. Nie tyle właśnie walczymy z przeciwnikami, to także z niebezpieczeństwami. Mamy właśnie orła, niedźwiedzia czy czaple, które właśnie zjadają nasze łososie w przypadku, kiedy na przykład wpłyniemy, wejdziemy, czy tam przeskoczymy nad tymi kafelkami. No tak. No trzeba też patrzeć, nie? Bo znowu, że mamy określoną pojemność kafelka, są kamienie, które tę pojemność zmniejszają, więc staramy się przyblokować, żeby już ktoś inny nie mógł wpłynąć. Czasem odpłaca nam się poświęcić jednego łososia po to, żeby inni stracili ich więcej. Bo kafelki są w ogóle jakby dwustronne. Z jednej strony są dwa łososie, z drugiej jest jeden. Żetonik. Tak. Zaczynamy wszyscy z każdym kafelką po dwa, a później będziemy odejmować. Tak. Kolejna fajna taka, nie, z małych gierek, która kurczy, tak nas pozytywnie zaskoczyła. Tak, bardzo przyjemnie się. I to także trafia właśnie na pod prąd gra. Gra wyścigowa, a do tego jeszcze z fajnymi bardzo graficzkami. Tak. Jak Low Poly, nie? Low Poly się chyba to nazywa. Tak, bardzo fajnie. Dobrze. Patrzę, co ty masz, to ja wyskoczę teraz ze ślimakami, to w takim razie zrobimy serię ślimaków. Jest. Teraz tytuł dla młodszych, chociaż przy dobrej grze. Każdy się świetnie będzie bawił. Ślimaki to mięczaki od naszej księgarni. Gierka, w której ścigamy się zabójczo prędkościowymi, tak, szybkimi ślimakami. Jedna z tych gier to w tym zestawieniu, gdzie pierwsze miejsce się jakby nie liczy. Bo w ślimaki to mięczaki wygrywa ślimak, który jest na samym tyle stawki. W ogóle od razu powiem, że świetnie ilustrowana, świetnie w ogóle, jak zawsze, wydana przez naszą księgarnię gierka. Ona jest na modę tych wszystkich żółwi, jeży i innych gier, które doskonale znacie. Mamy swoje tam drewniane znaczniki, w tym przypadku ślimaków. Mamy karty, które losujemy, nikomu nie pokazujemy, więc nikt nie wie, który ślimak należy do nas. No i wreszcie mamy cztery kostki, które mają różne kolorowe ścianki. Rzucamy wszystkimi kostkami, a następnie, jeśli mamy fioletową, to poruszamy fioletowym ślimakiem albo jakimkolwiek ślimakiem, który akurat stoi na fioletowym polu.
No i co? No i mamy być ostatni, więc tak naprawdę staramy się wypchać inne ślimaki aż do mety, a w momencie, kiedy ślimak metę przekroczy, no to sprawdzamy, przy jakich punktach się znajdujemy. No i takie, że te żetony punktów dostajemy, a to są żetoniki fajne, bo są w formie jakichś tam puszek zgniecionych, jakichś, nie wiem, czy widać, guziczków, kapselek, tak. W każdym razie gierka fajna właśnie przez tą... A widzisz, kto drugi, ten lepszy też taka. Tak. Ale właśnie to mi się wydaje, że jest lepiej to wszystko zrobione. Tak, no bo gierka no, jest takim naprawdę hiciorem. Tak. No. A do tego graficznie wygląda świetnie, bo tak. Autorem ilustracji jest Maciej Szymanowicz, który właśnie jest, tworzy bardzo fajne książki takie dla dzieci, tak jak mamy te Rok w ogrodzie, czy Rok w lesie. Tak. O tych kasnoludkach też. Mam. Ale właśnie myślę, że to po prostu jest naprawdę hiciorek, bo to jest taka gierka, którą też zawsze bierzemy na wydarzenia. No bo fajnie się dzieciaki przy niej bawią. Jest na tyle prosta, że bez problemu to oczywiście ogarniają rodzice, czy tam starsi koledzy, którzy z nimi grają, równie dobrze się przy tym bawią. No fajny właśnie jest ten motyw tego, że mimo wszystko mamy być na samym końcu, więc tak, czasem staramy się jak najszybciej wypchnąć jakiś kolor i już widzimy, czujemy, że minę, albo to pewnie jego, albo widać, że się cieszymy, bo kurczę, nas został z tyłu, już żeśmy się zradzili, już nam go wypychają. Bardzo ciekawa, fajna. Fajny tytuł. Dobra, jak jesteśmy przy ślimaka. Tak jest. To kolejna ślimaka naga. Taki trochę wynalazek. Tak. Wydaje mi się to Haba, więc także... Haba. Jest takim wyznacznikiem jakości. No, Haba. Dobre gierki dla dzieciaków robi. Tak, gra polega na tym, że mamy wyścig, także mamy fajną taką planszę, którą tworzymy. Plansza nie jest duża. O! Coś takiego. Mamy karty ślimaków, które właśnie nam mówi, jakie ślimaki, za jakie ślimaki dostaniemy punkty. Myślę, że zajęte. Zależy na jakim staną polu. Dokładnie. Na jakim tak. Podium zajmą miejsce. Dokładnie. I tak. Albo możemy sobie wybrać, tak jak z młodszymi dziećmi gramy tak, że każdy sobie wybiera swój kolor ślimaka i do tego dąży zająć jakie miejsce. A po prostu mamy właśnie takie ślimaki i za takie ślimaki będziemy. Dobra, wiadomo, punktować. To jest klasyczne ślimaki. Pokaż największy bajer. Ludzie, tak, zobaczcie największy bajer tej gry. Jak tu właśnie widzicie, są symbole, na które te ślimaki będą stawać. Będziemy kładać kostką i takiego konkretnego ślimaka niebieskiego, czy tam fioletowego, tu właśnie też mamy symbol, będziemy wysyłać na przykład na pomarańczowe pole, albo pomarańczowego na to. Oprócz tego pudełeczko także jest naszą planszą. Ślimaki są magnetyczne i łażą po nim. Świetnie chodzą po planszy. I to no. Jest największy bajer. Tak, to zawsze robi świetny efekt, nie? Dzieciakom strasznie się podoba właśnie motyw tego, że te ślimaki mogą tak łazić bokiem po pół. Tak, i one są fajne. No, rewelacja. I to właśnie. To jest jedna gierek, które przywieźliśmy właśnie z targów SN. I dla mnie to jest jeden z większych hitów. Tak właśnie, żeby nie patrzeć dookoła, mamy też narysowane tutaj dookoła pudełeczka. Jakie są wiemy, co jest do góry. Możemy sobie obracać to dowolnie. I gra naprawdę jest na pełnym wypasie, a do tego mamy... Właśnie w końcu nie wiem, jak jest z dostępnością Haby. No jest tam jakiś polski dystrybutor. Jest chyba, polski dystrybutor, ale ciężko się do niego dostać i no w każdym nie razie ma wszystkich tytułów, jakie są gdzieś wydawane. Tam sobie na pewno dacie radę, ale gierka jest... znaleźć ten tytuł, sprowadzić ten tytuł. No bo warto, jeśli macie młodsze dzieciaki, to... Młodsze dzieciaki, no jakiekolwiek dzieciaki, czy... Znaczy, wiadomo, nie jest taki sam poziom jak ślimaki do mięczaki, to tak, bardziej to jest, dla młodszych. To jest jeszcze prostsze, ale kurczę, jak ona wygląda, nie? Tak, i ten motyw właśnie tego metalowego pudełeczka. Tak jest, dobrze. Dodatkowo mamy na pudełku też wytłoczone ładne ślimaczki. No po prostu, elegancko. No, jeszcze lepsu. Pięknie wytłoczone. Dobra, ten tu robi hałas z tym pudełkiem. A ja przeskoczę do kolejnego wyścigu, czyli wyścigi wielbłądów, czy właściwie w drugiej edycji już oryginalnie, boże, wyścig wielbłądów, zagadam, przebiegłe wielbłądy, czyli w oryginale to Camel Up, wydawnictwa Lucrum Games, jest to druga edycja gry, no wielkiego hitu, chyba od którego właściwie Lucrum zaczynał, jeśli się nie mylę, czyli grze, gdzie mamy motywy licytacji, obstawiamy, który z wielbłądów wygra. Znowuż poruszamy się tak naprawdę każdym wielbłądem.
Nie mamy swojego takiego własnego, tylko... Tak. Gra wygląda rewelacyjnie, tym bardziej w drugiej edycji, gdzie mamy taką rozkładaną 3D HD palmę, więc już sam wygląd planszy robi wrażenie. Robi wrażenie, jak to mamy już rozłożone na tym stole. Dalej. Kolejnym świetnym patentem jest piramida. W pierwszej edycji ona była tekturowa i z jej żywotnością bywało różnie. Tym razem mamy ją plastikową i jest to tak naprawdę nasz maszyna losująca. Wrzucamy do niej kostki, machamy, a następnie naciskamy sobie guziczek, wypada nam kostka i wiemy, którym wielbłądem mamy się poruszyć i o ile pól. I o ile ten cały tutaj plastik jak dla mnie jest na plus, to akurat wielbłądów mi trochę szkoda, bo w oryginale były fajne drewniane. Nieważne. Ale też są takie fajne tem. Tak, ciekawe, ciekawe tworzyło. Co ważne, jak widzicie, one są tak fajnie docięte, bo te wielbłądy mogą wchodzić jeden na drugiego. I jeśli taki wielbłąd nosi kilka innych, to jeśli poruszymy go, no to poruszamy też tak naprawdę wszystkie, więc gra jest jeszcze bardziej nieprzewidywalna. Akurat tu mamy tego czarnego tego wielbłąda, to są szalone wielbłądy, które biegną w ogóle w poprzek w przeciwnym kierunku i może się zdarzyć, że biegnąc w przeciwnym kierunku, one zgarną nam wielbłąda, który gdzieś tam był na prowadzeniu i go jeszcze wycofają. No jest tu naprawdę sporo frajdy w tym. A żeby nie było, to oprócz samego wyścigu mamy też właśnie motyw licytowania. No i na zasadzie kto pierwszy, ten lepszy, będziemy mogli jako jedną z akcji dobrać płytkę, która nam mówi, że dostaniemy 5 złotych monet, jeśli ten wielbłąd będzie na pierwszym miejscu. Dostaniemy srebrną jedną monetkę, jeśli będzie na drugim miejscu. A jeśli będzie na trzecim i dalej, no to niestety będziemy musieli zapłacić. W swojej akcji możemy kilka takich płytek dobrać i na tym robić pieniądze. Możemy też kłaść takie specjalne żetony, które przyspieszają, czy też zwalniają wielbłądy i wtedy jeśli ktoś na tym stanie, to znowu jakąś kasę dostaniemy. Oprócz tego mamy w ogóle karty ze swoimi typami, bo typami wielbłąda, który zwycięży, bo w ogóle oprócz obstawiania tymi płytkami na bieżący wyścig, obstawiamy w ogóle jednego wielkiego wygranego, wielkiego przegranego wyścigu, no i pod koniec też nam to przyniesie punkty. I to też muszę dużo namieszać. Dużo namieszać. No gierka, tak jak mówię, no wygląda naprawdę bardzo dobrze, jeszcze tu po środku kładziemy tą piramidę, no to wszystko... Bardzo fajnie wszystko do siebie pasuje. Fajnie się prezentuje. I mimo sentymentu do starej wersji, to powiem wam, że chyba ta nowa troszkę może... Fajnie, no mi się taka chyba... zbyt może plastikowa momentami, to jednak bardziej mi się podoba. Okładka, wszystko... Pudełeczko też ma wszystko do siebie pasuje i nie wrzucamy wszystkiego do jednego pudła i... Także rewelacja. W ogóle gdzieś tam jeszcze są przebiegłe wielbłądy w wersji karcianej, takiej mini. Jakbyście chcieli spróbować, ale co jest naprawdę to... No kurczę, no można by chyba powiedzieć, że to już jest klasyka gier i naprawdę warto Camel Up czy pierwszą edycję Przebiegłe Wielbłądy w kolekcji posiadać. Tak, no dobra, czyli kolejna gierka lukrymowa, Potworek Głodomorek. Jest to gra, w której także tworzymy trasę wyścigu, ale tylko z kart. Dookoła stołu. Tak, bo jest to wyścig, jak to właśnie Potworków Głodomorków, które właśnie mamy, o. Michał Ostrzy pokazuje. To są takie fajne kartonowe żetoniki z podstawkami i z wizerunkami właśnie owych potworów. Każdy z graczy posiada dwóch. Sporo w ogóle z tych potworów jakby co? Tak. Trasę wyścigu tworzymy właśnie z takich, tutaj oto właśnie kart stołu. Po drugiej stronie mamy wizerunek potwora. Potwory, które nie zostały wybrane, właśnie tworzą oto taki wyścig do prastołu. No i tutaj te pola to są właśnie naszymi polami do przebiegu wyścigu. I tak, zagrywamy przede wszystkim karty. Musimy wyłożyć karty z określoną liczbą takich punktów. A jednocześnie, jeśli to zrobimy, wykonujemy ich tutaj akcję. I niektóre potworki mają
zmienione te punkty, na przykład jeden to właśnie, żeby poruszyć się musi mieć 21 punktów, niektóre mają po bodajże 10, a ten dodowy chyba jest 15. Możliwe, nie pamiętam. Tak, tak mi się wydaje, że 15. I w momencie, kiedy na przykład utworzymy, to mamy 9 i 9, to poruszymy się naszym potworkiem, ale że przez to, że przekroczyliśmy wartość 15, możemy skorzystać ze zdolności tylko jednej karty. Jeśli mamy to dokładnie taką wartość z kilku kart, to możemy skorzystać ze wszystkich z nich. W niektórych możemy przesunąć dowolnego potworka jeden talerz, przez tym wybranego potworka należącego do przeciwko jeden talerz do przodu, niektóre możemy wstecz. No tak, no to przede wszystkim jest też bardzo duża dawka interakcji, tak. Także negatywnej. Na swoje potwory, na przeciwnika potwory. Tak jest. Możemy kogoś przesunąć do przodu, do tyłu, swojego najszybszego możemy faworyzować i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No jest sporo kombinacji i do tego ciekawy temat w ogóle. Tak, i do tego każdy potworek ma swoją taką zdolność. Bardzo ciekawa pozycja i inna taka odmiana wyścigu. Tak, no i przede wszystkim w takiej formie karcianej, małej, nie? Też fajnie. No dobrze, no to jak ich, nie wiem, jak mam teraz nawiązać, to nawiążę może wielkością pudełka, bo ostatni tytuł to będzie taki, ten nasz numer 9,5, bo być może nie do końca jest to wyścig, ale pościgi są. No Tomek się tłumaczy, bo miał zabrać Pakhala. Kurczę, mega szybka gra, ścigamy się o te punkty, kto pierwszy zakończy, nieważne, stwierdził, że weźmie drivera. I dobrze, bo kurczę, samochody. Bo są samochody, jest policja, jest uciekanie, są pościgi, więc w sumie będzie pasować idealnie. Getaway Driver, masz, musiałem spojrzeć, The Getaway Driver. Jest to gierka, która swego czasu została wydana dzięki Zagram w to Łukiego. No i w każdym razie wyszła i tak jakoś... Cicho się zrobiło o niej. No oni się zrobiło dosyć cicho. No. Nie wiem czemu, bo tytuł naprawdę bardzo ciekawy. Gierka, w której będziemy używać kart i to proszę takie zrobione, ale normalne rewersy, jak jakieś karty, oczywiście z motywami z gry. Wszystko w takich fajnych graficzkach. Gdzieś tu chciałem pokazać, jak wyglądają postacie. O, taka tu stylizowana pani. No i dzielimy się na dwie strony. Jeden z graczy będzie kolesiem, który robi napady na bank i będzie sobie tu tym mini kuperkiem uciekał. Drugi gracz, czy druga strona, wciela się w policjantów. Jego zadaniem jest ściganie właśnie, używanie samochodów policyjnych, helikopterów, wozów opancerzonych, motocykla, do tego, aby złapać tych napadziochów, kolesia, który napada na banki. Blokady. Tak, są blokady, jest naprawdę sporo. Cała mapa składa się z takich fajnych kafli. Ładnie ilustrowane jest tu to, co lubię na takich kafelkach, co lubię w ogóle w grach, czyli jest dużo takich szczegółów, które trzeba się gdzieś tam przyjrzeć, żeby dostrzec jakieś takie fajne smaczki. Do tego strasznie mi przypomina pierwsze GTA, gdzie mieliśmy właśnie ten widok z góry, te pełne ulice. No tak. No i w naszej rundzie będziemy właśnie odkrywać, jeśli oczywiście dojdziemy do krawędzi, i odkrywać nowe kafelki, przejeżdżać przez nie, czy będziemy mogli przejechać bezpiecznie, no to już zależy od tego, jaką mamy sygnalizację, czy mamy na przykład zielone światło, pomarańczowe, czy znowuż czerwone. Oprócz tego pokazują nam płytki, jakich numerów kaskaderskich, jakich trików kaskaderskich musimy użyć, aby przejechać przez te czerwone światło, aby zgubić policję. Oprócz tego na niektórych są znaczki policji. To znowu już pokazuje, ile punktów dostaje policja, za które będzie mogła właśnie zagrywać karty, wprowadzać nowe pojazdy, blokady czy jakieś inne rzeczy, aby zatrzymać naszego uciekiniera. No i to właściwie tak naprawdę wszystko, ale ta gra ma naprawdę tyle tych kafelków, jest tyle kombinacji. Wydaje się, że policję jest strasznie łatwo złapać, bo przecież mamy motocykle, mamy samochody policyjne, mamy helikoptery, wszystko, ale
to nieprawda, no, czasem jest naprawdę całkiem całkiem trudniasto dorwać tego uciekiniera, tym bardziej jeśli właśnie ma jeszcze tą pulę tych popisów kaskaderskich, bo to są karty, które pomagają nam właśnie ominąć jakieś tam przeciwności, ale też możemy z dolnej akcji, z dolnej części wykorzystać właśnie na zagrywanie jakiejś akcji, jakieś omijanie przeszkód. Do tego parę trybów. No, gierka warta, mi się wydaje, chociażby spróbowania. Jeśli oczywiście gdzieś ją dorwiecie, bo się daje, nie wiem, czy właściwie ona została gdziekolwiek poza wspieraczką wydana, czy znalazła się w sklepach. No, w każdym razie wydawnictwo Midgard Games Studio? Board Games. Midgard Board Games. Jeśli będziecie mieli okazję, no to poszukacie gdzieś tego tytułu. No, tego fajne małe pudełko. Tak. A jeśli nie będziecie mieli okazji, to zapraszamy was do naszych klubów, na nasze wydarzenia, gdzie chociażby w Getaway Drivera będziecie mogli zagrać. No i właściwie we wszystkie tu prezentowane gierki. No i co? No jak zawsze będziemy was zapraszać do lajkowania filmików, fejsunia, odwiedzania nas na Insta, no gdziekolwiek nie jesteśmy, no jeśli... A tym teraz na klubach. Tak, a teraz właśnie póki mamy chociaż trochę wolności tej covidowej, to zapraszamy na nasze wydarzenia do naszych klubów, gdzie już od jakiegoś czasu spotykamy się, no i znowuż fajnie spędzamy wspólnie czas przy grach planszowych. Jest. Także co? Dzięki wielkie i do następnego. Cześć. Hej.